Niezatapialni. Witamy w 94. odcinku podcastu Niezatapialni, w którym każdy z nas przygotował sobie dzisiaj temacik, a ponieważ jesteśmy tak słabo zorganizowani, że nie zebraliśmy ich w jednego maila, więc każdy będzie zapowiadał swój własny temacik. Mój temacik będzie... A nazywam się Tomasz Przągowski. Będziemy się przedstawiać razem z tematem, tak. Tak, i mój temat będzie dotyczył tego, że Xbox 360 został oficjalnie... zaprzestano produkcji oficjalnie Xboxa 360. To jest zły moment na Red Ringo teraz. To jest bardzo zły. Ja też jestem nie tutaj. No, gwarancja działa cały czas. Jestem Iga Smoleńska i mój temat, też mam jeden temat, dotyczy nazywa faktu... Nazywa się Wojtek. Tak, dotyczy faktu, że jest taki pan John Romero i z takim panem... George Romero i z takim panem Adrianem Carmackiem, który nie jest Johnem Carmackiem. Do tego jeszcze będą robić nową giereczkę FPS. Dziękuję. Ja się nazywam Dominik Gąska i mój temat dotyczy... Ja w odróżnieniu od moich kolegów i koleżanek z podcastu zawsze idę krok dalej i mój temat to ma w sobie dwa tematy. I pierwszym z tych tematów jest Uncharted 4, oba tematy to co jest którego kiedy? Jest nowy trailer wyszedł, ostatni już przedpremierowy. Co sądzimy o tym trailerze, co sądzimy o Uncharted 4, co sądzimy o tym, że Uncharted 4 jest już sprzedawane, mimo że nie powinno jeszcze być sprzedawane. Oraz o remake'u fanowskim drugiego Tomb Raidera z jakiegoś powodu drugiego na silniku Unreal Engine 4 i tym jak on wygląda i co o nim sądzimy. To są moje tematy. Zacznijmy od Wojtka. Dobrze. Wojtku, jakie są twoje? To ja Wojtek. Wojtek jest tematem, Wojtek nie ma własnych tematów. Czemu Wojtek jest tematem? Bo jest za młody, żeby mieć i małe mój tematy. Temat się nazywa, okej? Okay? Okej, okay, rozumiem. A to, właśnie... Ja cenię mój temat i go personifikuję i myślę o nim ciepło. Tematy, no. Więc Wojtek jest bardzo ważnym tematem, ponieważ... Damian. John... Jak się nazywa? Mój będzie za Łukasia. Zawsze o krok dalej. Dobra, okej, okay, guys. Ale mój jest czarnoskórym homoseksualistą. Nie powiem tego. Generalnie jest tak. A twój jest takim dominatrixem w ogóle w masce psa, czy? Toad, was gołębio. Anyway, Romero. Jeden z George. Dwóch Johnów, tak? Albo jak twierdzi Kosman George Romero, nie wiem, ma być dodruk tej książki, tak swoją drogą, nie tylko Wiedźmin, więc być może niektóre błędy ale merytoryczne. Ale ma być rozwinięty ten dodruk. To ja mam nadzieję, że oni poprawią kolejność stron w jednym momencie. To nie ma być momencie. Dokładnie ta książka, tylko to ma być... Z bibliografią! Ta książka rozwinięta, jakby dodane nie. Tam mają, ma być zmieniony wstęp, bo ona ma być na zachód wydana. I tam mam być, wiesz, jakby pisane z innej perspektywy, nie polskiego czytelnika i tak dalej, tak? Przeglądałem ją, uważam, że bardzo by się przydały źródła. Ja mam generalnie problem z faktem, bo ta książka jest fajna do przeczytania. To jest teraz taka dygresja Dorota. I tam generalnie to ta książka jest bardzo fajna taka do przeczytania, żeby sobie usystematyzować i dowiedzieć się różnych takich małych anegdotek na temat polskiej branży, ale nie sądzę, że ta książka powinna w takiej formie, w jakiej w tym momencie istnieje, czyli bez źródeł wyjść na zachód. Uważam, że nie jest to dobra wizytówka naszej branży. A ona ma wyjść na zachód? No tak, właśnie tam jak przed chwilą powiedział. Tak, jakbyś uczestniczył w tym. Tak czytałem na blogasku Kosmana, że tak, że ma... To jest naprawdę bardzo w porządku, oprócz znaczy, ja uważam, fatalnej edycji. Ja uważam, że ona w takim stanie jak jest, to nie powinna wyjść nawet w Polsce. Tak, jest fatalnie zdecydowana, Dominik, powiem ci, że tam w pewnym momencie nawet masz taką łamigłówkę w środku tej książki, bo strony nie są po kolei. Może taki gamifikacja? No chyba tak. Gamifikacja. Tak, i właśnie ma trochę błędów merytorycznych. Ja myślę, że on już je wychwycił potem, kiedy ona wyszła, bo po prostu pewnie ludzie mu o nich powiedzieli. Ale no, jeżeli ona ma wyjść bez źródeł, to może... Znaczy, no właśnie, ja to uważam, bo tam jeszcze, że są strony źle i tak dalej, to jestem w stanie... To jest edytorskie wszystko. Jestem to w stanie, tak, zrzucić na jakieś edytorskie i okej, okay, ale no to, że tam nie ma źródeł, no to dyskwalifikuje moim zdaniem tą książkę. No, Kotaku to nie... Książka historyczna o tam 50 latach historii polskiej branży growej, gdzie absolutnie... Cały czas możesz zakładać, że on po prostu pisze z głowy. Że tak sobie pomyślał, że tak będzie fajnie, ale jak napisze. Ja jeszcze miałam. Ja jeszcze bym to przełknęła, gdyby tam na przykład były wywiady z tymi ludźmi, o których on mówi, że się wypowiadają, gdyby tam były całe wywiady całościowe, tak jak się robi w ogóle na Zachodzie, że korzystając z elementów czegoś, że ktoś ci o czymś powiedział, załączasz w aneksie pełną treść rozmowy, żeby to nie było wyrwane z kontekstu na przykład albo coś. I takie mam. No nie sądzę, że to dobrze, fajnie, że coś wychodzi, ale teraz jest kwestia tego, czy na zachód to znaczy do Niemiec, Francji, czy do Stanów Zjednoczonych, nie? Bo a co, tam... Niemcy i Francja może mieć w dupie? Myślę, że oni to jeszcze średniowiecze w tym macie giereczki. Nie, no ale oni znają trochę nasze gry, to nie jest też tak, że tam. Myślę, że bardziej by się przydało znaczy, to eksponować się, razem z Wiedźminem na zachód. Wydaje mi się, że jakby jak się mówi o tłumaczeniu, to raczej na angielski, co nie? Nie wiem, czy tam było to napisane, ale no...
Ja tak to rozumiem, jak ktoś mówi o tłumaczeniu na zachód. Dobra, w każdym razie jest pan John Romero, który kiedyś zrobił kilka giereczek. Nawet jak dzisiaj przeglądałam listę gier, które zrobił, to jest ich dość dużo. I on sobie... Zrobił również z nas swoje dziwki. Tak, zrobił ponownie z nas swoje dziwki. Co jeszcze mu się nie udało, ale... W każdym razie jest kampania na Kickstarterze, gdzie postanowił pozbierać pieniążki na FPS i każdy może zapłacić, żeby być dziwką Romero teraz. Tylko... To jest w ogóle... Dobry deal, nie? To jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem, odwrócenie w ogóle naturalnego porządku rzeczy, to nie? Tak. Płać, żeby zostać dziwką. Nie, to, ale to z Romero tak działa, że Romero się dobrze ustawił. Nie dość, że zostaniemy jego dziwką, to jeszcze za to zapłacimy. Dokładnie. Ale tam ten... Ale co chciałam powiedzieć, to... właśnie spodziewałam się, bo byłoby całkiem cool, gdyby to było hasło reklamowe tej gry, że tam will make his bitch again. Tylko, że... And again, and tak. Again. Ale myślę, że jednym z progów powinno być oddanie kasy za daikatanę. To też by było spokojne. Ale to było dobre, taki na przykład zapłać $120, a 60 ci oddamy za daikatanę. No, nie, nie, właśnie stretch goal, że jeżeli zbierzemy 5 milionów, to oddamy wszystkim pieniądze za daikatanę. Ja, bo tak, tak swoją drogą właśnie sobie starałam się przypomnieć tak troszeczkę, bo mieliśmy taką fajną rozmowę z Dominikiem, której treści nie będę mocno zdradzać, który zdziwił się, że będzie robił ją z Adrianem Karmatem. Nie, ja teraz znowu treść, bo ja się tego nie wstydzę wcale, mojej ignorancji i niewiedzy, bo ja pisałem o tym do Poligami, newsa o tej grze i jest bardzo fajny, duży tekst Poligonu o tej grze, gdzie jest powiedziane, że właśnie John Romero i Adrian Carmack, podobnie jak w przypadku Duma, znowu razem współpracują. I generalnie przez całego newsa nie jest wspomniane to, znaczy najwidoczniej autor po prostu zakłada, że jego czytelnik ma pewną kompetencję większą niż ja w temacie i wie, kim jest Adrian Carmack. Więc ja tam napisałem newsa na Poligami, tam napisałem tak jak... Jeden ich pokazuje, i garysuję, jak ja piszę, tak tam ten napisałem. Na szczęście uniknąłem jakiś tam... kompromitacji. Jakiejś przesadnej kompromitacji, pisząc, że tam, że to jest ten Carmack, legendarny Carmack i tak dalej, ale generalnie pisałem dwójka legendarnych twórców i że powracają jak w Doomie i tak dalej. I na szczęście ten news nie był kompromitujący dla mnie, ale ja pisząc go, autentycznie wierzyłem, że to jest ten Carmack. W sensie John Carmack. W sensie John Carmack. Mhm. I tak drugi czy trzeci raz go czytałem, bo na szczęście mam w sobie jeszcze na tyle chęci do pracy, że po napisaniu swojego tekstu jeszcze go czytam parę razy, a nie olewam i odchodzę. No i tak przy drugim czasie czytałem, tak zacząłem sobie myśleć, ale Adrian Carmack? To mi coś nie brzmi. Czy on na pewno się nazywał Adrian? I wpisuję w Google Adrian Carmack i tam normalnie na Wikipedii jest kurwa Adrian Carmack, który totalnie pracował nad pierwszym Doomem i totalnie nie ma nic wspólnego z Johnem Carmackiem. Tak, bo kumarz, że tam w ogóle ID Software to była piękna firma, tam było dwóch Johnów, bo oni się nazywali tam Two Johns, to tak. Było dwóch Carmacków. Którzy nie były trzy osoby tylko w nie, było jeszcze Tom Hall. To było coś. Był jeszcze Tom Hall. Czyli cztery osoby, tak? Tak. No to wystarczyło dużo błędów, no, można było popełnić każdego dnia. Naprawdę, tak. No się dobraje tak swoją drogą. Nie? John Carmack, John Romero i Adrian Carmack. I Tom Hall. Jeszcze, ja Tom Hall chyba odszedł dosyć szybko. Ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze przełknął. Chociaż nie, on został właśnie z Romero tak długo. Bo... A dobra, no nie wiem. Ja bym jeszcze przełknął tą informację, gdyby oni byli braćmi na przykład. Te dwa Carmacki. Nie, oni byli zupełnie... A to są w ogóle dwa typy, które miały nic wspólnego ze sobą. Zupełnie z dupy, tak. Bo jeden, oni pracowali w Softdisku, gdzie Carmack chyba w ogóle przyszedł tam na jakiś internship, a tamten typ był w tym Art Division. A Carmack, wiecie jakiej narodowości jest Carmack? Czy to jest taki Amerykanin z urodzenia? Jest Amerykanie. Ale z urodzenia, taki nie ma jakiegoś pochodzenia. A nie wiem, jak skąd są jego rodzice. Skąd jest to nazwisko mi chodzi? Czy to jest jakiś popularny w Stanach? Nie wiem. Nie wiem, co ci powiem, nie wiem. Wiem, że robi rakiety w czasie wolnym okay. I ma najlepsze tweety, nawet to chyba Giant Bomb zrobił Carmack Tweet of the Week, gdzie czytają jakieś jego Twittery i tam like, nikt nic nie wie, o co chodzi, bo on pisze jakieś takie ostro kodowe rzeczy w ogóle w tym na tym Twitterze. Ja go śledzę, staram się być mądra, nie wychodzi mi jeszcze. W każdym razie, porzucając wątek kompromitacji dziennikarzy growych, obecnych tutaj i nieobecnych i różnych innych, nowa gra George'a Romero i Carmacka Black i Johna. Adriana. Black Room. No i co to będzie za gra? To będzie FPS. Jesteście w totalnym szoku, widzę. Tak. I co więcej, właśnie mi się przypomniało, że Romero mówił kilka lat temu, że on będzie robił FPS-a. Nie wiem, czy to jest ten FPS, ale to ma być FPS, który dokładnie zrobi z nas jego dziwki. Szczególnie to jest ciekawe, bo po tym, kiedy Doom, ten nowy, po tej becie, spotkał się z tymi bardzo krytycznymi recenzjami na temat tego, jakie są ten deathmatche i multiplayer. Oni mają zamiar przywrócić takiego FPS-a w pełni chwały PC. Oni to bardzo podkreślają. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle ten film, który jest na Kickstarterze, w którym
On się nazywa... Wiesz, że nie widzieliśmy, to jest trochę nie kłamstwo. Widzieliście? Nie, na serio się pytam, nie widzieliście? Nie. Nie? Bo zrobili parodię tej sceny z Nowych Gwiezdnych Wojen, gdzie idzie Carmack, tak. Idzie, zostawia samochód, robi taki pipi i idzie po takiej łące i tak idzie i stoi zakapturzona postać odwrócona, ale stoi tak jakby sikał. Naprawdę, ja myślałam, że on tam sika generalnie. I się odwraca, zdejmuje kaptur, tak jak, no, tak jak Luke, i to jest Romero. I on mu podaje zamiast miecza świetlnego taką klawiaturę i myszkę zawiązaną tak kablą tej klawiaturze. I tak stoi i mu podaje i tak na siebie się patrzy i nic nie mówi. I jest, że będzie właśnie ogłoszenie tam tej gry, tylko tam, no to już było generalnie. Więc jo, ma być FPS-em, ma być super fast-paced. Ma się opierać generalnie na tym, na czym opierał się nowy Doom, tylko to ma być Doom na sterydach. Ma być dużo strajfowania. Ale który nowy Doom? Ten nowy Doom, co teraz robi? Nie, ten Doom 2 w sensie. Doom 3. Ten, na którym robi deathmatche, ten, na którym wypłynął w ogóle Romero jako tam, no, ten trash talk i wszystko, co się wydarzyło. Ty go nazywasz nowym Doomem? Słucham? Doom 2 to jest nowy Doom. No bo Doom 3 nie teraz to jakby dopięto. No to tak, by... ale teraz już wychodzi Doom 4, a ty no mówisz tak, no, o Doom ale... 2 nowy Doom. No tak, no ale tak generalnie... Już... roku. Tak, ale kumasz, że to był jakby pik Dooma, jeżeli chodzi ale o multiplayer. Od jakichś 30 lat. No tak, no ale Doom 3 i Doom 4 moim zdaniem nie były nowymi Doomami. To była kontynuacja jakiegoś zamysłu fabularnego, który nie miał mało wspólnego z rozgrywką Dooma 2, nie który tego. Był samą tak, rozgrywką. Jak jakbym mógł nawet się zgadzając z tobą, to tak jakbym o powrocie do przyszłości 3 powiedział nowy powrót do przyszłości. A oglądaliście nowy powrót do przyszłości? No nie wiem, no to jest mniej więcej tak, jakby wyszedł teraz horror Alien i byś powiedział nowy Alien odnoszący się do Aliena 1, bo Alien 2 i Alien 3 i Alien 4 definitywnie horrorami nie były. Ja to i widzę tak. Bym nie powiedział nowy Alien, mówiąc o Alienie 1, bo to jest no nie wiem, no odnosząc się do FPS, poczekaj, bo ja chyba rozumiem, wy chyba nie rozumiem. Ja rozmawiam chyba o multiplayerze. Ty mówisz, że to będzie nowy Doom 2, a nie, że Doom 2 jest nowym Doomem. Tak. No właśnie. Że taki to będzie nowy Doom. No tak. Nie, ja myślałem, że ty mówisz, że to będzie ta gra taka jak nowy Doom, a nowy Doom to jest ten Doom 2. Nie. Taki jak to będzie nowy Doom 2, okej? Okay? W każdym razie, anyway. Ja już kumam. Generalnie ma być tak, jeżeli chodzi o to, jak to będzie wyglądało, jest się tam oczywiście dużym, umięśnionym typem, który jest w jakiejś strasznie tajnej organizacji, znaczy w sumie tej większej korpo technologicznym tamtego uniwersum, który się nazywa Hoxar. Bo nie Haxor, co by było trochę spoko, nazywa się Hoxar, które daje... Od kiedy już w tym... jak się nazywa ten serial o hakerze? Mr. Robot. Od kiedy w Mr. Robot już przestaje lecieć w kulki i po prostu zła korporacja nazywa się Evil Corp. Znaczy nie nazywa się E-Corp tak, ale wszyscy tak, no, ale wszyscy tak o niej mówią. Jakby przez znaczy, mi się wydaje, że ona się nazywa E-Corp. On to chyba w ogóle tak, zaczyna. I on to mówi, że on w swojej głowie, sobie, tak, że on za każdym razem tak, słyszy E-Corp, to on słyszy Evil Corp. No ale to nadal jest tylko sprytna sztuczka, nie? A tak po prostu to przez cały serial mówią po prostu ale w ogóle skoro robimy już dygresję, to ja nie będę oglądał tego serialu. Obejrzałem drugi odcinek... Nie wiem, przed końcem, ale się pierwszy był fajny, drugi mnie strasznie znudził. On jest strasznie nudny i stwierdziłem, że po prostu nie, że... Sorry, jo, ale, to, ale to jest dobry serial na samolot. Tam tyle, co leciało, to zapowiedziałam z odcinkami i więcej nie pomyślałam o tym serialu do teraz. Ja miałem tak, że pierwszy obejrzałem i też uznałem, że jest fajny, że to może być okej, fajny serial. Później drugi, trzeci, czwarty oglądałem załamany. A przy piątym to już autentycznie się po prostu śmiałem. Za każdym razem, jak tam próbowali być groźni i tacy mądrzy. On jest taki strasznie, strasznie taką grubą kreską kreślony. On jest taki strasznie... Ale ma ładne kadry. Jakaś taka przypowieść w ogóle. Nie kupuję tego. Takie strasznie teatralne aktorstwo, takie wszystko... Nie. On jest przede wszystkim moim zdaniem strasznie głupi. Tam ten główny bohater... Jak się nazywa wasza dygresja? Zbigniew. Okay. Ten główny bohater cały czas mówi, że jest takim geniuszem, który nie popełnia błędów, a jednocześnie cały serial jest o tym, że on non-stop popełnia błędów i że zachowuje się strasznie głupio jakby. I no i już nie mówiąc o tym, że jest tam mój ulubiony motyw przekozaczonego lewactwa, czyli główny zły. Znaczy przynajmniej na razie główny zły, tam być może jeszcze będą jakieś plot twisty, ale szef, znaczy nie szef, ale tam jakiś karierowisz korporacji, tak, który jest, nie dość, że jest tak zły, że jest Szwedem, to jeszcze posuwa swoją żonę w ciąży w sadomaso, wchodzi babą do kibla i patrzy, jak leją. Tak, ale ona mu chyba tam każe w ogóle, tam jest dziwny związek. Bo to jest, bo oni jeszcze przy okazji żyją w jakiejś takiej evil symbiozie, która się nawzajem wyniszcza i wykorzystuje. A przy okazji, że podrywa typów przecież, no bo to jest taki mokry sen właśnie lewaka, co nie? Jaką zrobić negatywną postać serialu, nie? Zrobimy takiego kolesia z korpo, który normalnie będzie tak zły, że on będzie tak zły, że jak się w
wkurwi, to będzie płacił bezdomnym ludziom, żeby ich bić na ulicy. I to centralnie jest ta scena w tym serialu. A mu zapłacił, żeby go bić? Tak. Nie skumałam tego. Bezdomnemu, żeby go tłuczył. Nie, no, widziałam, że on go tłuczy, ale nie widziałam, że mu zapłacił. Płaci mu. Okej, okay, to jestem trochę bardziej. I jako, że sobie danego dnia go znam stłuk bardziej niż zazwyczaj, to mu zapłacił więcej. Nie, bo kapitalizm. Dziwko. Wow. A bardzo mi się podoba, że jest tak zły, że ja jest Szwedem. To jest takie. No, dobra, w każdym razie jest ta korporacja i oni mają coś takiego, że oni odkryli jakiś genialny sposób robienia wirtualnej rzeczywistości, który jakby wynajmują wojsku, policji, tak żeby mogli robić takie, no tam szkolenia i te wszystkie inne, ale oczywiście inne takie bardziej cywilne spółki odkryły w tym potencjał i tam robią też jakieś takie, żeby no takie tam jakieś domy strachów, tam jakieś rzeczy dla dzieciaków, żeby się dobrze bawiły i coś się dzieje i to jest w ogóle to jest mówione takim bardzo niskim, trailerowym głosem, nie? Żebyś wiedział, że to jest serious business. Po czym coś się dzieje i te wszystkie symulacje zaczynają ze sobą jakoś tam, nie wiem, co robić. No to spiknęły się wszystkie i ty jako pracownik tej firmy, tak, musisz tam wejść. Oni to hologramami nazywają. To tak, dostajesz jakąś tam broń, która pozwala ci zmieniać świat. I broń taką normalną, because for reasons, i wchodzisz tam i masz tam sort things out, ale generalnie będziesz miał, bo to, po to im było to tło historyczne, jakby tego wszystkiego, żeby zrobić tam na przykład level westernowy, dodatkowo level na Wesołym Miasteczku, dodatkowo tam Dom Strachów, rozumiesz? I to o to tylko chodziło, żeby tak, chyba to dać. To dokładnie tak brzmi, żeby... Tak, bo żeby... To jest tak głupie, co oni tak, mówią. Żeby po prostu mogło być, żeby levele mogły być bardzo różnorodne i niepowiązane w ogóle w żaden taki rzeczywisty sposób ze sobą i jak najbardziej różnorodne. To jest nawet fajne. Znaczy, ja nie mam z tym żadnego problemu, tylko chodzi mi o to, że jak to oglądasz, to tam możesz to zrobić bekowo, nie? Oni to zrobili tak super serious. Takim właśnie, tam już po prostu polecieli po bandzie tam z tym. No, ale no nie wiem. 2018 rok ma wyjść na PC i na Maca. Ma być DRM-free wersja plus Steam, czego trochę nie kołam, czy dostajesz i pliki, i klucz do Steama, no bo to jest trochę strzelanie sobie w kolano, nie wiem, jakoś tak dziwnie. Ale powiedzieli też, że nie wykluczają premiery na konsolach w późniejszym czasie. Tak, ale no w każdym razie jak na razie myślę o 2018 roku i nie ma praktycznie nic oprócz tych artworków. Więc za dużo nie da się o tym i powiedzieć. I chcą 700 tysięcy dolarów, a chcą to tylko po to, żeby móc pójść do inwestorów później. Więc tak wygląda to, co robi teraz John Romero. Średnio mnie to kręci. Znaczy średnio to brzmi zachęcająco. Ja bym chciała, żeby to była nowa Daikatana. Naprawdę bym chciała, żeby to była nowa Daikatana. Bo to by było takie piękne. Szczególnie, to, że... Bo jak ja czytałam to w ogóle historię id Software, bo ja tam trochę się interesowałam, to bardzo mocno w tej historii widać, że Carmack, ale John Carmack, był tym mózgiem, który to wszystko ciągnął, a Romero to był ten rockstar z tego wszystkiego. I to było fajne, bo on wprowadzał ten takie bycie fajnym w giereczkowie, bo tam wszyscy byli strasznymi nerdami, on był takim, no... On wiedział, co on chce robić i to było naprawdę spoko. Tylko, że w pewnym momencie Carmack się skumał, że on pracuje 18 godzin dziennie nad tymi grami, a Romero niekoniecznie przychodzi do biura i go wywalili stamtąd, nie? A drugi Carmack się skumał? Ja nie pamiętam, co robił ten drugi Carmack. On nie był aż tak ważną postacią w tym wszystkim. Oni w pewnym momencie robili design gier, on robił oczywiście design artworków, ale no... Nie, John Carmack się skumał. On tam generalnie miał większość udziałów potem, więc tam sobie tam robił, co mu się podoba. Tylko właśnie po tym, jak Romero odszedł i założył ten Ion Storm, no to wydaje Daikatanę i tam praktycznie ta firma potem przestała istnieć, ten oni byli w Dallas, to się w ogóle zamknęło i on potem robił giereszki komórkowe. I nie wiem, czy słyszeliście o jakiejś wielkiej grze w ogóle Romero, no bo tam, no nie za bardzo. On jeszcze w Midwayu chyba robił, tak, przez moment. No ale to nigdy nie był taki postać, która jeszcze raz wypłynęła, tak? A Carmack jest teraz, kurde, przy Oculus Rifcie, więc coś tam robi. Przy okazji temat fajnie wyglądającej, współczesnej gry, w którą gra się tak jak w starą grę, jest już dosyć dobrze przerobiony i to dosyć dobrze przerobiony przez Polaków, bo i w Hard Reset i w Shadow Warrior to są dokładnie gry, które się odwołują do takiej poetyki, które są dokładnie tak zrobione i to nie jest ta wielka filozofia i nie potrzeba wcale legendy branży, to jest tak dobrze zgłębiony temat i tak dobrze opisany, że stworzenie takiej gry to nie jest tak, że teraz nagle potrzebujemy, wiesz, że kumasz, że oni chcą zrobić tak naprawdę, oni nie mówią, nie chcą zrobić nic nowego. Oni chcą zrobić grę... Nie, oni chcą zrobić przede wszystkim z tego, co ja zrozumiałam, to, nad czym Romero zawsze pracował. Oni chcą zrobić szybki multiplayer na PC z level editorem wbudowany w samą grę.
i możliwości udzielania się mapami. I to jest bardzo mocno tam podkreślone, bo to już było w samym Doomie. On na to mocno naciskał, on był tym typem, który zrobił w ogóle ten edytor. Więc oni chcą, oni tam nawet piszą, że to będzie 6 wbudowanych map, ale że tam no, nieskończoność możliwości dzielenia się tym, co ty zrobiłeś, więc im o to chyba generalnie chodzi. Ja podchodzę dosyć podejrzliwie do takiej teorii, że istnieje wielkie zapotrzebowanie i zsanie rynku na klasyczne FPS-y. No to prawda. Że właśnie to, co Dominik powiedział, że... Ale ja bym się nie zgodziła, bo... dodał. Tak, że, to że, wcześniej. I, że to jest właśnie to ale udowadnia... rozumiecie, że tu chodzi o multiplayer. No tak, ale ja... Tylko o multiplayer. Ale nie mówię tego. A, okej. Okay. Jakby to udowadnia, nie tylko multiplayer, bo będzie tam chodzisz, jakiś, ale tak, będzie tam jakiś single, tak, single z tego, co mówiłeś. To jest bardzo mocno podciągnięte do faktu, że tam ma być multi. To no ma dobra, być, ale to ma być multi-based. Z tego właśnie, co te gry, co Dominik wymienił, właśnie wszystkie trzy polskie gry, to są gry, które odniosły sukces w jakiejś swojej niszy. To nie jest tak, że wszyscy, cały rynek dzisiaj, miliony ludzi czeka na taką grę, nie? Że nawet... nawet jeżeli chodzi o multiplayerowość takich gier, nie, to dzisiaj już się na przykład nie gra w starego Dooma tak dużo, nie, nawet w starego Quake'a. Nawet Quake Live. No, to jest coś, co się kręci, co się cieszy popularnością i tak dalej, ale to nie jest coś, co narzuca w ogóle, wiesz, narrację wszystkim. Mi się wydaje, że oni mogą chcieć po prostu wejść na scenę sportową. No ale to w takim razie czemu nie mówią od razu, że robią grę tylko na multi? Oni napowiedzieli, że będzie 6 map multiplayer w tej grze. Kampania single player na 10 godzin i 6 map. To nie lepiej byłoby powiedzieć, robimy grę faktycznie na multi i tam będzie, nie wiem, 12 map, albo 16, albo 18. Ale może właśnie dokładnie, może chcą zrobić 6 bardzo, bardzo dobrych map, potem wydawać jakiś expansion pack. No ale mówię, mi ta twoja teoria, że to ma być, że to jest... Ja tak chodzi sądzę. Chodzi tylko o multi, to się nie skleja z tym, jak ta gra jest przedstawiana w tej chwili, jak ona jest reklamowana, bo ona jest reklamowana przede wszystkim właśnie jako gra single. Jak oni mówią teraz. Bo ty wchodzisz trochę im do głów teraz i mówisz, co oni chcą zrobić według ciebie i być może to jest prawda. Tak, no to jest moja teoria. Ale ja tak. mówię o tym, o czym oni mówią, kiedy mówią o tej grze i w jaki sposób ją przedstawiają, to w ogóle to tak nie brzmi. To oni mówią o singlu, oni mówią o tej swojej wizji hologramów, oni mówią o tym, że będą, że ta wizja hologramów potrafi i pozwala im na tworzenie różnorodnych. Ale zwróćcie uwagę, jak bardzo mocno poziom. Podkreślają fakt, że tam będzie pełno level editorów i możliwości zmiany praktycznie tam czego, co się podoba. No okej, ale level editor to jest coś, co interesuje może... to jest jeszcze nisza w tej niszy, o której mówimy. No. Bo masz niszę ludzi, którzy chcą grać w taką strzelankę, a ludzie, którzy chcą tworzyć poziomy edytorem, to jest jeszcze w ogóle nisza tej niszy. A do tego wydaje mi się właśnie, że niedocenianie w FPS-ach singla to jest błąd, który już popełniały dużo większe gry niż tak, to. Tak, ale mi się wciąż wydaje, moim zdaniem, mi się wciąż wydaje, z którym się wszyscy mogą nie zgodzić i każdy ma do tego pełne prawo. I mogą uargumentować to, jak mi się podoba, ja niekoniecznie nawet muszę to czytać, jakby co. W każdym razie, wow. Już się ubezpieczam. A nie muszę szanować tych ludzi. Nie muszę. Gadać, ani muszę im podać ręki. W każdym razie, moją personalną opinią jest fakt, że oni będą celować właśnie w bardzo podobnych ludzi, którzy się bardzo jarali Doomem 2. Nie dlatego, że tam był genialny nasz single player, jak na to, bo był, to była bardzo fajna gra. Mi się wydaje, że oni będą chcieli deathmatchy. I mi się wydaje, że oni będą chcieli tych deathmatchów w starym stylu, ale no mówię, to jest bardzo... No ale, no... Okej, może tak być, ja nie mówię, że nie, ale to przede wszystkim jestem przeciwny z góry takiemu podejściu do tworzenia gier. Takiego, że będziemy teraz projektować grę, która będzie e-sportem, co nie? Bo moim zdaniem to nie wychodzi. Moim zdaniem to powinno być zupełnie strony. Inaczej. Zrobimy dobrą grę i jeżeli ona będzie wystarczająco dobra, to zafascynuje tyle ludzi, że oni zrobią z tego e-sport, co nie? To jest właśnie wiesz, tak, jak mówisz, strony. Jak oni może tam dadzą jakiekolwiek informacje na temat tej gry za 2 miesiące, to ja ci powiem, że sorry, myliłam się, ale jak na razie z tego, co jest, a tam jest bardzo mało... Ja nigdy nie mówię, że się myliłem. A tam jest bardzo mało, po prostu jestem w stanie włożyć moją teorię do takiego pustego pudełka i nie ma tam nic, co się nie broni. Okej, być może tak samo jak Dominik mówi, jest więcej informacji na temat single playera, ale tak naprawdę nie ma nic, co zaprzecza tej mojej teorii też, więc... To ja tak twierdziłam, jeżeli tak w 2018 roku będzie, to ja wrócę do tego odcinka i sobie przybiję piątkę na antenie. A propos, ja tak twierdziłam, dzisiaj rozmawiałem z Michałem Kowalem w pracy z Masy Kultury, który... rozmawialiśmy o filmach Marvela i tam oczywiście zeszło na stronie Walatyki jak zawsze i on właśnie mówił, że... Ja powiedziałem, że to jest najlepszy film Marvela, bo moim zdaniem to jest najlepszy film Marvela. Który? Strażnicy Galaktyki. I on powiedział wtedy, że on od początku to wiedział, jeszcze rok przed premierą, mówił, że to będzie najlepszy film. No dobra, ale ja się nie odnoszę subiektywnie do tego. Nie, ale przypomniało mi się to, bo jeden z argumentów, które wysuwał, że wiedział, że to będzie dobry film, był postać reżysera Jamesa Gunna, który zrobił coś jak PG Porn. Nie wiem, czy to widzieliście. Nie. PG Porn to jest seria takich filmików, które można zobaczyć na YouTubie. One mają tam po 2 do 5 minut, w których tagline jest taki, że to jest porno dla ludzi, którzy lubią w porno wszystko poza seksem.
I masz takie sceny, tam prawdziwe gwiazdy porno występują. One są tak generalnie nakręcone, tak wiesz, z taką muzyczką i są takie sceny. A kaczucho, takie sceny jak z porno. I na przykład wiesz, przychodzi tam Sasha Grey, totalnie jest Sasha Grey w takim stroju uczennicy do warsztatu, że samochód zepsuł, nie? I tam mówi, że zepsuł mi się samochód, nie, że mi naprawił, że tak wychodzi ten, mechanik, a mechanikiem jest w ogóle Nathan Fillion, ten z Firefly. No i tam mówi, że tak, sprawdzę twój silnik, tylko muszę wziąć moje narzędzia. I ona tak do niego się podchodzi, masz na myśli mojego narzędzia, masz na myśli swojego penisa. A on, co? Nie, co ja miałbym sprawdzać silnik penisem, to by mnie bolało, nie, chodzi mi o narzędzia. Więc cała taka scenka, jest kilka. Ile jest tego? Nie wiem, 8. A i to był argument ku temu, że to będzie najlepszy film Marvela, okej. Okay. Tak. Ja kupuję ten argument. Nie, to był zasadniczy argument na to, że Michał Kowal się nie mylił. Co do, okay. Co do lata temu. Ale filmiki są śmieszne i polecam. A to musi być nudne, jak już siedzisz i wiesz, że jakiś film będzie super i będzie twoim ulubionym filmem, nawet nie musisz go oglądać. Tam było już rok wcześniej, już wiesz, już postanowiłeś. A najlepszy film Marvela to chyba Captain America 2. No moim zdaniem coś z Galactic Soldier. Ale Tomek mówi obiektywnie tutaj. Ja mówię, tak, ja stwierdzam fakt, ty mówisz opinię. Okej. Okay. Ja więc co, czekacie? Nie. Na Black Room? Ja też nie. Nie, nie czekamy. Mi się wydaje, że nikt nie czeka autentycznie. Ja uwielbiam John Romero. Ja wiem, kiedy sobie robi, kurde, manikir i tam naprawdę spoko, ale... Ale chyba nie. Chyba to będzie Daikatana i chyba nie będzie... Chyba ponownie będziemy tak samo jego dziwkami, jak w momencie, kiedy będą Daikatany. Ja spróbowałem... Chyba mówiłem już o tym, że jakiś czas temu ściągnąłem Daikatany, bo mam na Steamie kupioną z jakiegoś bundla oczywiście. I tam pograłem w nią, nie wiem, może 15 sekund, bo często idziemy dołu. To się zaczyna w takim ciemnym pomieszczeniu z żaby? Nie wiem. To jest strasznie dziwne. Coś tam no to ogóle... ta gra potem jak wyszła, to automatycznie jak wyszła tam chyba ten, były takie Worst Ten Games. Pełno jest takich tam zestawień. Ten, i ona się w tym zaczęła pojawiać jak wyszła. Więc to chyba nie świadczy generalnie dobrze na temat gier. Trochę mi tego żal, oni dwa razy pisali tą grę, jakoś taka... No, ale a propos przeszłości, Xboxy 360. Xbox 360 umarł oficjalnie, zdechł, kaput. A mój też. Poza tym, że jeszcze utrzymują jego funkcje życiowe. Twój też w ogóle, on cię przeżyje. Utrzymując live, a mój tak. Wiesz, mój Xbox 360 jeszcze będzie w ogóle na zbliżach świata, wiesz, zburzonego w... I taki red ring nagle. No, there was time now. Więc tak, więc... ale tak poza tym to przestał istnieć Xbox 360. Co o tym myślicie? Czy jest wam smutno? Jakie macie wspomnienia? Mi jest smutno, bo ja bardzo... To była chyba... Jeżeli... Nie, no nie była moją ulubioną konsolą, chyba była z drugą ulubioną moją konsolą. To była bardzo dobra konsola. To była zdecydowanie najlepsza konsola tamtej generacji. To była moja pierwsza poważna konsola, bo... Taka współczesna, no bo kupiłem... Trudno powiedzieć o... Trudno mi w tej konkurencji porównywać PlayStation 2, bo ja kupiłem PlayStation 2 mniej więcej wtedy, kiedy Xbox 360 miał premierę, więc to wtedy już było takie jak kupienie... No, Game Boya. No tak, teraz. Tak. To była fajna konsola, to były fajne gry, ale już miałem świadomość, że jestem w przeszłości grając w nią. Więc Xbox 360 miał pierwszą tak naprawdę konsolą, taką prawdziwą i Microsoft w tej konsoli przede wszystkim zrobił mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. Ona była strasznie wizjonerska i to jest to, czego na maksa zabrakło Xboxowi One i dlatego jest taka sytuacja, jaka jest. Wiesz, czego mnie najbardziej brakuje? To są wszystko znane rzeczy, nie? Ale to, że zrobili achievementy, to, że zrobili tego voice chata wbudowanego w konsoli, to, że ona była sprzedawana z headsetami, to, że wprowadzili ten sklep z grami, to Live Arcade. To, że zaufali w ogóle rynkowi indie w pewnym tak, momencie. Tak, to oni praktycznie wykreowali rynek indie na konsolach. No, zrobili mnóstwo fajnych rzeczy dla tego rynku, które do teraz procentują. To, że zrobili dobre pady, w końcu się okazało, że tak. Można. Jezu, tak, do łana, jak chcę pady do łana, jak chcę pełno padów do łana, jak chcę spać w padach do łana w ogóle. Wiecie, to ja teraz będę o tym myśleć. Wiecie, czego mnie najbardziej, mając PlayStation 4, jestem dumną posiadaczką będąc, dzięki Sony. Najbardziej w Xboxie 360 brakuje mi, najbardziej z Xboxa 360 brakuje mi menu. Brakuje mi go tak bardzo. Ale jak w czym? Nie rozumiem. No, ja mam PlayStation 4. Mhm. Mi tak brakuje menu Xboxa 360, że czasami go włączam, żeby tylko pochodzić po kafelkach, a nie w tym gównie, które mam na ekranie po prostu. Tak, to prawda. Ja nawet dźwięk włączania się Xboxa 360 sprawia mi ogromną przyjemność. Nie, no mój Xbox 360 jak się włącza, to brzmi jakby astmatyk odpalił odkurzacz. Tak, bo to masz tego, który jak się włącza, to robi taki pium, tak? No, to I ten stary tak nie robił. Mój robi taki... To jakby kamienie wpadły do miksera, to... Tak. Ale to i tak nie jest tak zajebiste jak z Xbox 360 owsianego, który ma tego Xboxa 360 R2-D2, który normalnie robi...
Tak. Ten dźwięk, jak go włączyć. Taki jak Dominik robił, jak grał kiedyś w X-Wing. Tak, dokładnie. Nie, tak w X-Wing. Nie, nie robiłem takich dźwięków. No, mówiłeś, że robiłeś. Nie robiłem tych dźwięków. Nie. Dźwięki, tak, że twój kolega był pilotem, a ty byłeś Artur. Ale nie robiłem tych dźwięków. A, to coś nie jest Artur. To nie dość, że byłeś Artur Ditu, to jeszcze byłeś chujowym Artur Ditu. Byłem posiedzonym Artur Ditu. Artur Ditu nie mowa. W każdym razie Xbox, bez PC Speakera byłeś. Xbox 360 również był mój pierwszy, moja pierwsza poważna konsola, ale taka pierwsza poważna konsola w ogóle od czasów Nintendo starego, nie? A ja starego NES-a. Xboxa i Dreamcasta. Więc ja byłem PC-ciarzem, później długo nie byłem nikim w życiu, byłem zerem, a później zostałem Xboxem 360. Bo zostałeś Xboxem 360, nawet nie Xboxowcem, no i dla mnie Xboxem. Właśnie to był dla mnie taki przeskok, w ogóle, jak ja pamiętałem jeszcze mroczne czasy PC-ciarstwa, z takich najgorszych czasów PC-ciarstwa, takiego wyścigu zbrojeń, gdzie co dwa miesiące ci przeterminował komputer. Najgorsze czasy PC-ciarstwa, jeżeli chodzi o jakiekolwiek to, co ja pamiętam, to były czasy 386 i 486, nie. Bo, ale posłuchaj dlaczego, bardzo dużo ludzi wtedy wymieniało Amigi Commodore 64 na PC, na którym nie było żadnych gier, a potem najgorsze czasy PC-ciarstwa dla mnie to były czasy wczesnych Pentium, od Pentiuma 60 do Pentiuma 333 czy coś takiego, kiedy te komputery się starzały autentycznie w ciągu 2-3 miesięcy. No. I tam wtedy był tak szybki jakby postęp, jeżeli chodzi o procesory i pamięć RAM i grafikę 3D, że autentycznie kupowałeś nowy komputer, wydawałeś na niego kupę kasy i po pół roku okazało się, że nie możesz grać w nowe gry. Ja tak i tak wolę. A ja utknąłem, spędziłem 75 na w ogóle kilka lat. Ja wolę tą rzeczywistość, gdzie są gry, w które nie możesz zagrać, niż tą, gdzie było realnie tak, że nagle u mnie było pół osiedla, bo wszyscy mieli już PC, ja miałem jeszcze Amiga i wszyscy chcieli coś pograć. A nic nie było na PC. No i ja w każdym razie z tego mrocznego pocyciarstwa przeskoczyłem nagle do Xboxa 360, który mi oszorował, bo działał. I to było takie... I wszystkie gry działały, co? Tak, że można po prostu, że kupujesz grę, wkładasz ją i ona tak chodzi, tak jak powinna chodzić, nie? To było dla nie mnie... wchodzisz do ustawień? Tak, w ogóle nie masz jakiegoś ustawienia. Nie? Jak gra ci się nie odpaliła, to znaczy albo reklamujesz grę, albo reklamujesz konsolę. To jest, wiesz, krótki wybór. Krótka piłka. Więc bardzo lubiłem mojego Xboxa. I bardzo cenię w nim to, że mnie Xbox w ogóle nauczył, wiem, że to jest mylne przekonanie, ale mnie nauczył, że konsole są bezawaryjne. Ja mam swojego Xboxa z 10 lat już teraz i autentycznie on nigdy nic mu się nie stało. On się nigdy nawet nie przegrzał jakoś, nie bywał gorący. Mojemu padł dysk, ale przy okazji udało mi się taką przyjaźń zawiązać z panią z Irlandii z helpdesku, do której nawet wysłałam kartkę i która ma tą kartkę teraz nad biurkiem wywieszała, nawet wysłała mi zdjęcie tej kartki. Więc good times, nawet jak dysk mi padł, to nawet wtedy Xbox był spoko. Aczkolwiek pamiętam mroczne czasy Xboxowania naszego, jak Dominik do mnie przychodził, żeby mi zainstalować Live'a i tam się logowaliśmy na ambasadę w Wielkiej Brytanii. Było tak. Jezus Maria, to brzmi jak moja przeszłość z Wii, bo nie było Polsce, Polski. No właśnie, bo w Polsce nie było Live'a. A jak wprowadzili Live'a, to był legendarny dick move Microsoftu, że wprowadzili tylko podstawowe te jakby funkcjonalności. A to jeszcze były te czasy starego menu pewnie, w ogóle wielki dick move, bo oni po przejściu po wprowadzeniu polskiego sklepu w polskim sklepie miał dużo mniej gier, więc jak ja sobie zmigrowałem konto swoje, na którym miałem kupione Monkey Island 2 odświeżone, to po tym jak je zmigrowałem, a skasowałem tę grę, już nie mogłem jej ściągnąć, bo ona nie ma w polskim sklepie, a moje konto, na którym je kupiłem, zostało przemigrowane i nie ma, stracone, ale ostatnio ta gra nagle cudownie po latach, nie wiem ile to lat minęło tego polskiego Live'a, no tam za 4 minęły chyba, nie? Więcej, no. Pojawiła się nagle u mnie na Xboxie One. Bardzo fajne jest na Xboxie One to, że masz takie menu gier, które masz kupione, a nie ściągnięte. I nagle to Monkey Island tam wskoczyło i takie ooo! I tam był taki team w Microsoftie, który nagle tam po 5 latach wychodzi z pokoju. Skończyliśmy taskać! Tacy z brodami w ogóle. Zamknijcie ten bilet. Więc jedno, że moje Monkey Island dostało... Właśnie mówicie na etykiety, mówicie bilety? Tak, u nas się na etykiety mówi bilety. Boże, jak to powiedziałeś, to miałam aż takie powieka tak poszła do góry na moment. U nas wszystko na etykiety. No i tak, i nie dość, że dostała wsteczną kompatybilność, to przy tej okazji wprowadzono ją do polskiego sklepu. Jest. Właśnie to jest też fajne, że mimo, że ta konsola została wycofana ze sprzedaży i z produkcji, to ciągle będą na nią gry w Xbox Live Gold. Te co miesięczne darmowe gry będzie jedna gra i to jest fajne z punktu widzenia też użytkownika Xboxa One,
bo te gry są zawsze z też kompatybilnością, więc muszę moje Saints Row 4 kupić za darmo, bo zapomnę o tym. Ale wprowadził Xbox i Microsoft coś w N360, co mi się mega nie podoba i co trwa do dziś, już jest normą, czyli że płatne granie na multi. To było... Znaczy to już było w Xboxie tak? pierwszym, no, tak. Nie wiedziałem. Myślałem, że to 360. Ja nigdy, ja miałam starego Xbox, ciągle mam starego, nawet ostatnio go odpaliłam i działa, też jest wielką krową. Ale nigdy nie grałam na multi na starym Xboxie. A jak Xboxowi staremu kończyli wspieranie live'a jego, no to nie pamiętam, który serwis. Ale wydaje mi się, że Giant Bomb robił taką relację na żywo z zamykania live'a i grali w tego. W Halo. W Halo, tak. I Microsoft nie wyłączył tego live'a jakby na czas i się zastanawiali nawet, czy to nie jest tak, że ktoś w Microsoft się ogląda i ich troluje. Że jeszcze nie, jeszcze dajcie im pogadać. Ale co, wyłączyli w trakcie tego streama, czy nie? Nie obejrzałem w końcu tak długo, ale obejrzałem mniej więcej godzinę po tym czasie, jak już miało nie działać i oni cały czas grali, co nie? Więc to nie mi było się, tak, że to mi było się wydaje, że tak, ale mi się wydaje, że to jest tak duży proces, w sensie to musi pójść tak dużo tam, jak się mówi... sygnałów do każdego, bo to serwery przecież idą, że to chyba nie jest takie hop-siup, że to pyk i to się zamyka, tylko pewnie jeszcze są jakieś backupy tego, które też muszą się zamknąć w tam, no wszystkie alternatywy, jeżeli coś by nie działało, to gdzieś się to przekierowuje, nie, żeby się jednak mógł grać, więc oni to pewnie wszystko musiało paść. Ale Boże, zdziwiło mnie, Dominiku Gąsko, co powiedziałeś, że Xbox wygrał generację poprzednią. Ty jako wielki fan Sony, który jest znany i lubi wszelkich wobec, no tak, ale dlaczego uważasz, że jesteś fanem Xbox Sony? Tak zdecydowanie wygrał? No, znaczy nie wiedziałem, że on wygrał, bo powiedziałeś, że był najlepszą konsolą. To jest dosyć zdecydowane. Nie, ale powiedziałem, że był najlepszą konsolą, nie, że wygrał, bo to zwycięstwo to jest coś obiektywnego takiego typu, że sprzedał więcej. Nie jestem pewien, czy sprzedał więcej niż PlayStation 3. Trzeba by to sprawdzić, tego nie wiem. A był lepszą konsolą, bo było coś, jak w tej chwili jest pomiędzy PS4 a Xboxem One, czyli było uzasadnione przekonanie, że gry multiplatformowe wyglądają lepiej, że to jest lepszy sprzęt, że na niego się lepiej programuje, że generalnie kupując... Chyba ze sprzętem właśnie, bo na odwrót, że te PS3 ma te podkłady mocy. Ma pokłady mocy, ale że że miało teoretycznie większe możliwości, ale to było widać tylko w grach ze studiów Sony, gdzie Sony faktycznie się chciało, ale gry multiplatformowe, które wychodziły na obie konsole, generalnie na ogół w większości przypadków wyglądały lepiej na Xbox 360, dlatego że na niego się łatwiej programowało, a jak twórca gry robi na dwie platformy, to raczej koncentruje swoje wysiłki tam, gdzie jest mu łatwiej. I że podobno teraz tak jest na odwrót w tej generacji, że na PS4 się łatwiej programuje i ma, a przy okazji jest mocniejsze, więc te gry na PS4 wyglądają lepiej, a na Xboxie są takie, żeby były, nie? Ja sobie kupiłam. I to nie jest może coś, co jest jakieś super zauważalne, ale generalnie było takie przekonanie. No i też to wszystko, i to, że w tamtej generacji generalnie to Sony goniło Microsoft. To Sony kopiowało od Microsoft. To Sony skopiowało trofea 2 lata po Xboxie, Sony wprowadziło jeszcze trofea. Jeszcze źle skopiowało trofea. Tak. Sony nie umiało patchować gier, a Xbox, i to było tak piękne. Ciągle nie potrafił. Ale teraz Xbox zapomniał. Ale Xbox też zapomniał. Ale wciąż jestem zła na Sony. Ja ostatnio kasowałem swoje Halo 4, bo tam potrzebowałem miejsca na dysku na coś. Moje Halo 4 zajmowało 70 giga. To ile z tego? No z płyty się zainstalowało 30-40 i 30 giga było to ciągnięte w patchach. Okej, tam była jakaś dodatkowa zawartość, ale dodatkowa zawartość to powinna być DLC w takim razie darmowym, a nie że kurami gra 70 giga na 500 gigowym dysku zajmuje. I to gra, którą mam na płycie. Jeżeli was to pocieszy, to PC-ty też nie potrafią szpeczować. Z Wiedźminem miałem coś takiego, że jak ściągnąłem... Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ostatnio dużo gram na PC i te patche się ściągają tak 2 minuty i ważą maksimum. Tak? No zależy w jakiej gry grasz, nie wiem. Miałem epicką wtopę z Wiedźminem i z tym dodatkiem, nie krew i wino, tylko tym wcześniejszym, Serce z Kamienia, że najpierw mi skasowało, Wiedźmin sam z siebie skasował mi DLC, albo przestał je widzieć, więc musiałem jeszcze raz zainstalować DLC z brodami, bo w DLC z brodami były też dodatkowe questy, które ja wykonałem, a więc nie mogłem... Czekaj, DLC z brodami? Tak, tam były też questy, ale... Ale to jest takie DLC, gdzie brody, masz różne brody? Okej, powiedz mi, czy nazywało się DLC z brodami? Nie, w ogóle się nie nazywało. To by było takie spoko. No więc najpierw, jako że nie widział tych brud i nie widział tych questów, to w ogóle nie mogłem odpalić gry na mojej postaci, bo ona miała zrobione te questy, nie? I miała brodę przede wszystkim. Później, jak zainstalowałem sobie to DLC, to musiałem jeszcze raz zainstalować, drugi raz już zainstalować Serce z Kamienia. Okazało się, że Serce z Kamienia było jakoś straszliwie zabagowane, że tam postacie się rozpadały na pół i tak dalej, i tak dalej. Aż w pewnym momencie doszedłem do takiego bugu, który
uniemożliwiał mi ukończenie questa, więc żeby z tego wyjść, musiałem przeinstalować całego Wiedźmina. Już nie wystarczyło tylko DLC przeinstalować, tylko musiałem całego Wiedźmina przeinstalować. Oczywiście nie zainstalowało się z automatu DLC z bratami i oczywiście nie zainstalowało się z automatu DLC z dodatkiem z Serca z Kamienia. A później jeszcze mniej więcej tak 3 godziny później, jak już czwarty raz zainstalowałem Serca z Kamienia, to musiałem jeszcze piąty raz zainstalować Serca z Kamienia, bo po prostu przestał je widzieć nagle. Więc PC też już sobie przestał radić z patchowaniem gier. Kiedykolwiek sobie radził? Mówisz tak właśnie. Mówisz tak nie wiem, no być może... To brzmi tak źle. Ale właśnie to wszystko się działo na GOG Galaxy. Na Steam Rushie mam w miarę dobre wspomnienia, poza Wastelandem 2, który po prostu monopolizował mój komputer, kiedy chciał i traktował mnie jak dziwkę i mówił, dziwko, teraz nie grasz, teraz ja kurwa tu robię rzeczy, co nie? Mam 3 giga do ściągnięcia, że tego chcesz czy nie, co nie, po prostu. Ja mam wszystkie spauzowane auto-update'y. Wszystko. Na Steamie. Wszystko. Ja też mam spauzowane teraz, ale wtedy jak narzekałem na tego Wastelanda, bo ja wtedy grałem w tego Wastelanda, więc... No. Chciałem mieć te patche i narzekałem, że one są takie wielkie. To z kolei mnie całe środowisko nieczysto zagrywkowców... Nie, to już były niezatapialne. Nieczysto zatapialnych... Niezatapialnych. Nieczysto. Mnie zhejtowało, że mam spauzowane te procesy i dlaczego one mi po prostu nie działają non-stop w tle. Że mam cały czas włączony komputer, cały czas włączony Steam i że on się tam nie się instaluje po nocach te 3 giga, nie? Nie słuchaj ich, Tomek. Już ich nie słucham, ale musiałem zatrzymać. Musiałem wejść do konkretnych ustawień Wastelanda i powiedzieć, ty nie. Ty nie, dziwko. To sobie są już wywalone z grupy, także jeżeli ktoś się podstakiwać Tomkowi i mówić mu, jak masz żyć, to uważajcie. Tak, a Dominik chce porozmawiać o cyskach i fiutach. A czekajcie, tak, a jakie były pięć najlepszych gier na Xbox 360? No niech będzie 5. No to kilka takich, co Bioshock, Bioshock Infinite. No dobra, Bioshocki. Bioshock 2. Okej, okay, Bioshocki. Bioshock 1. Bioshock 2, tak, to prawda. Bioshock 2 był super, ale akurat grałem na PC. Ale w którego już więcej nie pogram na PC, bo wymaga Games for Windows, tego serwisu, który przestał działać. I jako, że nie możesz do niego zalogować, to już nie mogę nic z nim zrobić. Wow. Gears of War. Nie. Bulletstorm. Enslaved. Fez. Tak. Fez. Nie, Braid. Braid. I Limbo. Limbo i Braid grałem na PC. Limbo mnie strasznie zrobiło. Ja grałem na PC. Nie porobiłem jakieś nie wiadomo jak, ale bardzo dobrze je pamiętam. Assassin's Creed. Wiem co jeszcze, Shadow Complex. Shadow Complex. Mega dobra gra. A Castle Crashers? No, ale nie wsadziłbym w top 5, w którym już mam 15 gier. Co nie wsadziłbym Castle Crashers. Nie wiem co tam jeszcze. Dużo było dobrych gier na Xboxa, no, 360. Guitar Hero było. GTA 5, pod względem tego jak wyglądała ta gra i jak sobie radziła technicznie, nie na takiej konsoli. Ja myślę, w czym ja spędziłam najwięcej czasu, ale kurde, nie potrafię sobie przypomnieć. Feza na pewno wymaksowała. Deus Ex. Dobra, było bardzo dużo gier. Było bardzo dużo dobrych gier, no, naprawdę bardzo dużo gier, no. Przykrość. To dobra konsola jest. Ej, a to nie jest trochę dziwne, że niedawno, znaczy, okej, dawno, ale jeszcze niedawno temu wstrzymali dopiero produkcję PlayStation 2, a teraz już wstrzymali produkcję Xbox 360? Jeszcze PlayStation 2 było dosyć niewadliwą konsolą, w sensie rzadko było tak, że komuś padło PlayStation 2, a Xboxy jednak padają, więc nie fajniej by było, jak oni by jednak kontynuowali. Ale być może Microsoftowi, być może jest to część większego planu związanego z tą wsteczną kompatybilnością, bo Microsoft dosyć silny taki, no dosyć głośno o tym mówi, więc teraz może Microsoft powiedzieć, albo może taki domysł pozostawać, że jeżeli ci się zepsuł Xbox 360, no to kup lepiej One'a, na którym też możesz grać większość tych gier, albo jak nie możesz, to my zadbamy o to, żebyś mógł większość tych gier. Jezu, ja teraz będę marzyć o padzie do Xboxa One. I ten, a właśnie PlayStation 3 było totalnie na odwrót. Ono wyszło, PlayStation 3 wyszło ze wsteczną kompatybilnością, a w toku jego życia usunięto z niego. Najpierw ona była w ogóle hardware'owa, potem była software'owa, a potem ją w ogóle wywalono. Więc PlayStation 2 było potrzebne. Będziemy tęsknić. No, będziemy tęsknić. A cycki i fiuty. Cycki i fiuty. To jest nowa sekcja naszego programu. Prowadzącym będzie Dominik. Zrobimy temat potem jakiś dżingiel. Tak, zrobimy za dżingiel. Tam cyski, fiuty. Cyski, fiuty. Fiuty. Wychodzi tylko Uncharted 4. Z tej okazji Sony pokazało trailer, taką reklamówkę, 40 sekundową. Bardziej... Tam 5 fiutów na 6 fiutów. Która bardziej wygląda jak taka reklama telewizyjna niż taki typowy trailer giereczki. Na VG247 napisali, że będziecie mieli ciary na ciałach.
Totalnie nie mieliśmy. Ja nie miałem. Iga, miałaś ściany? Nie. No właśnie. Co więcej, mało słyszałam, bo jechałam w autobusie. W ogóle wygląda ten trailer totalnie jak wszystkie poprzednie Uncharted i... No może jak, nie wiem, może jakbym był jakoś super emocjonalnie w tą serię wciągnięty, to może bym się jarał tym. Ty przyszedłeś ale... Uncharted 1? Nie. Próbowałem. A grałeś w ogóle? Grałem. Powiedz mi, czy ten człowiek, co tam się pojawia, jako jego przyjaciel tam skądś tam... To jest jego brat? No albo nie brat, wiem. Albo coś takiego. Nie wiem, nie wiem. Nie, ja w jedynkę grałem, ale krótko i niestety grałem w nią po dwójce i w to się nie dało grać. I może bym się wtedy jarał i może gdybym miał PlayStation 4 też, była, wiesz, byłbym smutnym właścicielem tej konsoli i byłaby to jedyna gra, jaka wychodzi i byś musiałbym się zgubił w menu. Złamałbyś nogę, potem musiałbyś sobie odciąć rękę, która by była pod kamieniem od kilku godzin. Mogliby w ogóle, to by była dobra opcjonalność, jakby w PlayStation 4 właśnie w takich największych szczeluściach menu, co nie, tak umieścili taką opcję, taką, to może Uncharted 4, co nie, skoro już tu jesteś, co nie, skoro i tak, co masz robić na tej konsoli, co nie, musiał może pan, Uncharted 4. Musiał pan wpuszczać Uncharted 4 do swojego serca. Nie, ale serio mówiąc, ja nie czekam. Nie czekam nie tylko dlatego, że nie mam PlayStation 4, ale też dlatego, że... Jakbyś czekał, to byś miał PlayStation 4 pewnie. To dlatego, że... W tej całej wielkiej kampanii reklamowej, w tym co się o tej grze mówi, Sony dosyć desperacko w ogóle stara się teraz tą starą sztuczkę stosować i sugeruje, że Drake umrze, o czym już rozmawialiśmy, i że to będzie ostatni Uncharted, totalnie nie będzie. A nie zobaczyłem nic takiego w tej grze, co by tak naprawdę mi powiedziało, że to będzie coś fajnego, coś na co warto czekać. No, pokazują dokładnie te same scenki, że tam on ucieka i nagle coś się wali, tak. Albo jakiś samochód spada w przepaść i trzeba gdzieś tam się czegoś złapać, albo uciekać przed jakimiś ludźmi, którzy cię strzelają i kamerę zostawia. To jest taka gra, żeby robiła, do przodu. Tak, która robiła niesamowite wrażenie tam w 2008-2009 roku, jak wychodziła dwójka. Tak. I od tamtej pory oni myślą, że po prostu wystarczy dać więcej tego samego i ona będzie robiła cały czas to samo wielkie wrażenie. Tak, ale z drugiej strony teraz takim trochę adwokatem diabła się stanę i zrobię argument przeciwko temu, co powiedziałem. Być może oni tak robią, bo wiedzą, że tak to Dominik lepiej sprzedać. Dominik jest one man show. Tak to łatwiej sprzedać, ale oni w wywiadach dosyć dużo mówili o tym, że biorą dużo z The Last of Us. Że ma być więcej takiego ambientu, więcej takiego właśnie klimatu, chodzenia, wchłonięcia tego świata, a mniej takiego biegania i strzelania i akcji i tych ale stałych czekajcie, fragmentów. Bo ja nie jestem super wtajemniczona generalnie w serii Uncharted, nie ma nic, co mi się podoba. Czy to nie jest taki świat, taki normalny świat, w którym po prostu jest jakaś intryga? Tak. No to jak oni chcą bardziej, żebyś emanował, żeby ten świat emanował? No żeby ten świat był świat. Jakby taki bardziej... Do przemyślenia, do jest przeżycia. Taka scenka, jest taka scenka, tak, bo teraz że... The Last of Us jest jednak alternatywną rzeczywistością. Tak, ale jest taka... Jest taka ale nie o to mi chodzi, ale The Last of Us też jest taką grą sentymentalną, melancholijną. Tam nie jest tak, że cały czas idziesz no tak. I strzelasz i zabijasz, chociaż... No ale też to też wynika trochę ze świata chyba. No tak, no ale tutaj też jakby możesz stworzyć takie, wiesz, on tutaj jeździ po całym świecie i ale szuka. Ale on nie jest w ogóle w jakichś dżunglach. No tak, ale te dżungle mogą być puste albo pełne najemników, których trzeba będzie pozabijać, co nie? A mogą być puste, ciche, tajemnicze i właśnie takie melancholijno-sentymentalne, że wiesz, że... Melancholijno-sentymentalne dżungle. Uncharted 4. Jest taka scenka w Uncharted 2 bardzo fajna, kiedy tam do tego Tybetu trafiasz i chodzisz po tej wiosce. I wydaje mi się, że o coś takiego im chodzi. Okay. Takie więcej takich momentów, takich, że... Żebyś był tą postacią i be the dude. I wiesz, a nie był tylko... No bo w Uncharted to był ten taki konflikt, nie? Że nie masz takiego zwykłego ziomka, ale jak przychodzi do grania, to głównie to, co on robi, to jest, że zabija dziesiątki ludzi. Setki. Miliony. A teraz twierdzą, że... Miliony ludzi zabiją. No to jest coś, co mi w tej grze mega przeszkadza. Że właśnie chcą zrobić bardziej takie... Ale o nich realnie zabijasz? Na przykład tak. Widać, jak oni upadają nie, i nie wiadomo, co to jest rzadki co przykład takiego bardzo inwazyjnego, moim zdaniem, dysonansu ludonarracyjnego. Ja grałam w trójkę i tam była jakaś scena... Była taka bitka w pubie z czegoś zaczyna, to tam nikt tam chyba nie ginie, wszyscy są nieprzytomni. No nie, ale później biegasz po pustyni z kałaszem i strzelasz z kałaszem do ludzi i oni normalnie umierają tam dziesiątkami, setkami. Na śmierć, tak. Pamiętam, że w Uncharted 3 nawet sprawdziłem licznik, tam ponad 700 osób zabijasz na śmierć. A jesteś tak w cutscenkach, jesteś takim uśmiechniętym zawadiaką, co to tak... Lowo bolerasko. Tak, a no więc... Jeżeli spełnią te obietnice, bo też oni też mówią o czymś takim właśnie, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że nie zmyślam teraz, że przez to te momenty akcji też większe wrażenie robią, żeby to nie było tak, że cały czas masz na pieprzankę, bo przez to nie ma takiej dynamiki w grze. Tylko żeby właśnie... To prawda. Więc jeżeli to spełnią, może być super gra. Zobaczymy. A tymczasem jakiś człowiek z internetu
wziął na swoje barki zadanie z remake'owania, nie wiem z jakiego powodu, Tomb Raider 2. Ale tak, ona nie ma największych zysków w Tomb Raider 2? I na tym, w tym remake'u też ta postać ma naprawdę duże zyski i naprawdę wąską talię do tego stopnia, że jak biegnie, ona tak, się lekko widać, pochyla, to jej talia jest tak wąska, że przez jej talię widać jej zyski. Tak, to jest fakt, też o to zwróciłam uwagę. Ale nie robi, bo tam jest takie demo krótkie, gdzie on pokazuje, jak ona się tam łapie, tak jest taki świat zrobiony, żeby pokazać wszystkie możliwości tego, co on już zrobił tak naprawdę. Tak. Więc jest jaskinia, są jakieś takie miejsca, gdzie ona może pływać, jakieś takie... Tak. On jest w ogóle też mokra, jak wychodzi z wody. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Amazing ona water effect. Mokra cały czas pewnie. No powiem tak, ale ma mokrą, ma mokre ubranie. W każdym razie to... i skórę. W każdym razie to... co ja chciałam powiedzieć? Nie wiem, Dominik, kontynuuj. Nie wiem, co chciałaś powiedzieć. No właśnie, ja coś chciałam powiedzieć. Nie chcę kontynuować tego, co chciałaś powiedzieć. W każdym razie Naomi... A, nie robi sexy walk, bo ona robi... nie pokazał tego... Ona tak, jak się skrada, to ona tak bardzo wolno szła i można było... Jak się podnosisz, to ona się tak podnosiła najpierw na rękach, potem stawała tak zupełnie na rękach, podnosiła nogi i dopiero tak schodziła w dół. Tak jakby tak przez plecy ten i się podnosiła i można jeszcze było dalej się skradać. I tego nie zrobił, a na to kurde czekałam cały czas, a ten film czekałam, aż to zrobi. Nie. Ale na tym Unreal 4 całkiem spoko to wyglądało. Aż tak to wyglądało spoko, że ja tak sobie szczególniałem, że ta gra była zupełnie inna niż te dzisiejsze Tomb Raidery. Że ona była taka bardziej precyzyjną platformówką, że tam trzeba było właśnie myśleć o jakichś krawędziach, o takich skokach bardziej z miejsca, nie po prostu biegniesz przed siebie i naciskasz A i tyle. I że tak sobie pomyślałem, że kurde... Ona jest dużo szybsza, bo tamta, w sensie ten oryginalny Tomb Raider 2 był dużo wolniejszy. Był wolniejszy, no tak, ale jeszcze był taki topornie wolny aż, że tam to już było takie, wtedy pamiętam jak w niego grałem. I przez to, że ta walka tam była taka słaba, że tylko tak naprawdę biegałeś w kółko i strzelałeś, bo nie, że skakałeś bokiem. No albo tak, albo skakałeś bokiem, albo do tyłu, to jakby... Zupełnie inny nacisk był położony na tą walkę. Ona tam była jakimś wydarzeniem, co nie? Jak już się coś działo, to... A tak to zasadniczo właśnie to był taki... Taka fajna platformówka, której dzisiaj nie wiem, czy są takie platformówki. Mi trochę... To był puzzle platformer w 3D, no jest ich pełno w 2D i jest ich coraz, myślę, więcej w FPP teraz, bo nagle to jest takie tam thing. A tak to nie wiem, ale no tak ja bym w to pograła generalnie. Jak Tomek, że pomyślałem sobie, że zagrałem w taką grę i nawet tam mi się trailer Tomb Raidera Underworld odpalił następny. I tak sobie myślałem, że może bym go zobaczył, może spróbował w niego zagrać, może chyba na Xbox 360 był, nie? A to nie jest właśnie tak, że te późniejsze Tomb Raidery już przestawały takie być? Chyba jeszcze Underworld taki w miarę był, ale nie wiem. Ja nie grałem już w Underworld, więc to nie jest tak, że... Mi się wydaje, że byłam kiedyś u kogoś i jak do niego przyszłam, to on w to grał i mówi, że tam dobra, to czekaj, zaraz tam tylko tam zapiszę. Ja się patrzyłam i wyglądał całkiem cool. Więc może to jest czas. Ja bym pograła w to, co ten typ robi, bo to autentycznie wyglądało fun, w sensie to właśnie wyglądało jak coś szybkiego, tylko bardzo krytyńsko wyglądają te jej salta jakieś właśnie na boki i takie jakieś skakanie, jak ona to robi szybko. Bo wiecie, jak to było takie toporne... w takich newsach? Że za każdym razem są newsy, typ robi Tomb Raidera 2 w Unrealu 4, typ robi Half-Life'a 2 tak w nowym silniku, nie Half-Life 1 w silniku Half-Life'a 2 i tak dalej. Nigdy nie ma newsa, typ zrobił. Tylko to jest jakiś taki projekt życia, który trwa i bo mi się wydaje, w trakcie że... one są porzucane, albo ci koleś znajdują prawdziwą pracę i tak dalej. Bo mi się właśnie wydaje, że oni są angażowani, ale też, że jak widzisz, że ktoś robi coś takiego, to mówią, dobra, wiesz co, zrobiłeś pół gry, to wygląda super, robiłeś to sam, chodź pracuj dla nas. I wtedy nie robisz, jak okej, nie, guys, chciałbym nie. Skończyć ja mój muszę skończyć projekt, mój darmowy projekt, który włoży pełno kasy i własnego czasu i wysiłku i potu i krwi i łez. Nie chcę robić nic nowego, chcę zrobić dokładnie to, co było kiedyś. I mi się wydaje, że to ale jest... Ale właśnie wydaje mi się, że my jako dziennikarze internetowi, jako społeczność internetu, powinniśmy się trochę samoograniczać i po prostu nie pisać o tych typach, co robią, tylko czekać, aż oni skończą. Albo nie palić ich. Ale oni mogą zrobić potem bardzo fajne gry, bo mają skill. Więc fajnie jest pokazać. Ale ja bym chciał komuś... zagrać tego Tomb Raidera na Uncharted 4. Tomb Raider na Uncharted 4. Na Unrealu 4. Nie, to ale bez... Ale bym chciał zagrać w skończonego Half-Life 1 na silniku Half-Life 2. To już jest. To jest skończony cały? Tak, tak. Black Mesa się nazywa. Mi się wydaje, że on jest jeszcze robiony. To nie jest tak, że to jest już koniec, kropka. Wydaje mi się, że jest skończony, ale... Ja nie wiem. Oni chyba tylko, że nie ma tego ostatniego... tego Zen. Tak, że tego ostatniego etapu nie ma, ale no, poza tym jest wszystko. Wy rozsądźcie, kto ma rację w komentarzach. Tak.
Myślałam, i ta osoba zamilknie na wieki, druga, która nie ma racji i już więcej się nie odezwie nigdy. Ale będzie super. Ale będzie przychodzić na to, na tak, nagranie, tylko nie będzie nic mówić. Będzie miał swój mikrofon, shit, ale nic. Super. Super w ogóle. Tak, chłopaki, tak zróbmy. Tak zróbmy. Pewnie ja przegram i tak, więc... Tymczasem komcie się dzieją. W imieniu Igi, która nie ma dzisiaj komcia, ja w imieniu Igi chciałbym bardzo podziękować wszystkim za wsparcie techniczne i za zwrócenie nam delikatnie uwagi, że RSS nie działał. Po 30 razie, jak tam rzuciliście tę uwagę. Na we wszystkich środkach komunikacji. Dobrze, nie, mail jeszcze nie dostaliśmy, ale nie, no tam daliśmy radę. Ale zasadniczo... My czytamy komentarze, to nie jest tak, że my że tam przegapimy, jak coś takiego napiszecie, a jak już nawet napiszecie, to możecie na przykład w jednym wątku trzymać te wszystkie komentarze, bo tak... Ja co więcej właśnie powiem, każdy komentarz, który napiszecie pod odcinkiem trafia do mnie na maila i ja osobiście czytam wszystkie wasze komentarze, nie wiem, być może na przykład Dominikowi jakiś umknie albo Tymkowi, ja czytam wszystko, jak ja zobaczyłam pierwszy komentarz, że RSS nie działa, to ja usiadłam i zaczęłam kombinować dlaczego, ja spędziłam na tym dużo czasu i on działa. Ale naprawdę, jak już dostałam 30 maila, że RSS nie działa, to już byłam taka... Ja mam komentarz. Użytkownik Jury pisze, RSS wam nie działa. Igo, czy masz czegoś ustosunkować i odpowiedzieć temu użytkownikowi? Ja bym chciał bardziej konstruktywnie. A jeszcze chcę tylko powiedzieć, że w trakcie, jak nad nim pracowałem, ja dostawałam cały czas informacje o tym, ale że on nie działa. Ale byśmy tak, skoro wy nas trollowaliście z RSS-em, to my teraz nas możemy zrolować z RSS-em. Ja też mam komcia od użytkownika, który by napisał, że RSS nie działa. Działa, już wybraliśmy trzy, wybraliśmy trzy komcie pod odcinka, tak. Nie, ale tak bez trollowania, to ja bym chciał podziękować JUK Devowi za dyskusję na temat Mirror's Edge 1. Nadal się z tobą nie zgadzam, nadal uważam, że sterowanie w Mirror's Edge było bardzo trudne. Jakby to, że w ciągu ułamku sekund musiałeś ogarniać tak dużo klawiszy i dwa joye, to no, ja rozumiem, że zawsze praktycznie jest tak, że wszystkie klawisze na padzie masz do ogarnięcia, ale rzadko kiedy one wszystkie są wykorzystywane naraz. Ja gram na klawiaturze. Wow. I zamyszce. Wow. Jakie było sterowanie? Było to normalne, tak? FPS-owe sterowanie, tam tapowałeś tylko tam chyba Q, tam no, Q, E, pewnie i F. Zgaduję. No, ja miałem olbrzymie problemy z Mass Effectem. Przeszedłem tą grę 2 czy 3 Mirror's razy. Mirror's Edge. Nie Mirror's Edge'em, tak? No bo MM jest. No tak, no. Windows Millennium. Ogromne problemy. 2 czy 3 razy przeszedłem... tą grę i za każdym razem łapałem się na tym, że uważam, że jest zbyt skomplikowana. I to nie jest też tak, bo w ogóle uwielbiacie, dyskutując z nami, doprowadzać do absurdu nasze twierdzenia. Więc to ja mówiłem, że owszem, jest w Assassin's Creed o wiele łatwiejsze, ale też jednocześnie mówiłem, że pomiędzy tym, co zrobił Mirror's Edge, a Assassin's Creed jest dużo miejsca na kompromis. Więc nie, teraz nie dyskredytujcie mojego poglądu, pisząc o tym, że ja bym chciał, żeby Mirror's Edge był jak Assassin's Creed. Nie, właśnie nie. Mi się nie. Wydaje, że kompromisem pomiędzy tym jednym drugim był właśnie Dying Light. No właśnie, nie grałem w Dying Light, bardzo bym chciał zagrać. Bo on ma taki... To nie jest skomplikowane, to jest intuicyjne, ale jednak musisz coś tam robić, że to nie jest tam do przodu. Nie, mi się strasznie nie podobało w Dying Light, ale znów grałem w to krótko na jakichś targach i nie ten... Nie wkręciłem się. To, że trzeba, żeby się bohater złapał krawędzi, to musisz patrzeć na tę krawędź. Czyli musisz patrzeć do góry, żeby on się chwycił, że jak będziesz patrzył prosto i podskoczysz, to on się nie chwyci, a jeżeli w tym samym miejscu podskoczysz... Dla mnie to było super intuicyjne, bo jakby jak chce się czegoś złapać, to nie patrzy się w dół. Tylko zastanawiam się, jak wysoko muszę uderzyć ręką, żeby się tego złapać. Mi to przeszkadzało. Ale znów grałem krótko i przez chwilę. Iga, mam dla siebie ostatni komentarz. A, Shepard. Wow, nie zwróciłem uwagi na to, jak bardzo zmienili wygląd. Faith, jestem lekko zszokowany, przeczytałam to, jak dzisiaj jechałam. Po przyjrzeniu się totalnie pozbawiłem rodowodu. I said so! Tak. Naprawdę, i tak jest. Ja nie wiem, czemu wy tego nie widzicie. Znaczy, ja widzę, że to jest inna postać, ale nie... Ale ona jest europejsko-amerykańska. Właśnie nie, nadal uważam, że ona jest Azjatką. Nie. Nie jest. Okej, okay, ale to już nawet... Ja może jestem trochę zboczona, bo ja się dużo uczyłam anatomii w rysunku. Dużo porno z Azjatkami oglądam. Nauczyłam się dużo, w sensie dużo podczas anatomii w rysunku. Różne rasy ludzi i różnego pochodzenia mają różne rodzaje czaszek. I generalnie o tym myślisz, jak zaczynasz rysować. A więc do tego teraz dochodzimy, tak? I problem jest w tym, że oni dali jej bardzo europejsko-amerykańską szczękę. Ona nie ma jej cofniętej, mają taką do przodu i to, co zauważyli, że ma większe usta. To się automatycznie zmienia cała twarz. Ona miała taką drobną twarzyczkę azjatycką. Jestem w stanie się z tym zgodzić, aczkolwiek nadal
Myślę, że to jest ta sama postać. Ale jeszcze... nie uderzyło mnie to, no. Ale jeszcze przy okazji mam z tym taki, bo jakby ona była taką postacią, oni nawet mówili w jakimś tam making of te generalnie Mirror's Edge, że w momencie, kiedy zobaczyli ten charakter, jak się mówi, art, no taki tam, że ten sketch, to wiedzieli, że mają tą postać i oni bardzo mocno, między innymi właśnie na tych animowanych wstawkach, bardzo mocno widać, że ona jest Azjatką i taką stricte Azjatką. Nie mieszano Azjatką, stricte Azjatką. I ja w ogóle totalnie nie wiem, po co oni robili, jakby po co oni redesignowali tą postać. Może będzie to jakoś uzasadnione fabularnie. Przeszło jakieś modyfikacje genetyczne. Tego. No tak sobie wytatuowała, tak jak pod okiem sobie wytatuowała tatuaż. Nie wiem, jestem, to jest kuriozalna decyzja dla mnie, nie rozumiem jej zupełnie. Jeszcze rozumiem, że gdyby oni stwierdzili, że zmienił zupełnie jej etniczność, ale ona jest taka pół na pół, nie rozumiem tego. My, ja nie chcę znowu opowiadać, ale wypowiem się za siebie, ja rozumiem, co do mnie mówisz, ale to dalej to nie obchodzi. Tak. Ale nie uważacie tego za kuriozalną rzecz? To jest takie, jakby na przykład wzięli, nie wiem, Marinesów do StarCrafta i zmienili ich zbroję zupełnie bez żadnego powodu. To też by cię totalnie nie obchodziło. By na przykład byli w krótkich spodniach. Nie zastanawiałby się, czemu oni są w krótkich... Ale nie zastanawiałbym... Ja się nie jestem oburzona, się zastanawiam, czemu. To jest tak, jakby dosłownie Firebotowi zrobili krótkie shorty. Nie, to nie jest tak, że Firebotowi zrobili krótkie shorty. To jest tak, jakby zmienili wygląd twarzy Firebota i totalnie mi to nie robiło. No tak, no ale Fate nie ma więcej wyznaczników. A, dobra, okej. No nie wiem, no jakoś tak... Nie wiem, bez sensu. Tyle na dzisiaj, zostawiam was z tym pytaniem. Cześć. Jakim pytaniem? To jest fajne.